Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Witam serdecznie w programie Republika po południu. Rząd przyjął projekt zmian podatkowych. Przyjął ten projekt po konsultacjach. Tam jest wiele ciekawych zmian w stosunku do zapowiedzi. Od tego zaczniemy dzisiejsze spotkanie. A moimi i Państwa gośćmi są publicyści, komentatorzy na łączeniu Skype Mateusz Wyrwich, tygodnik Niedziela. Dzień dobry panu, dzień dobry. Witam redaktorze, a w studiu Telewizji Republika redaktor Jakub Pacan, tygodnik Solidarność. Witam. Dzień dobry, witam. No właśnie, panowie, dosyć kluczowe te zmiany, między innymi wysokość składki zdrowotnej. Dla podatników płacących podatek liniowy wynosić będzie nie 9%, jak wynikało z zapowiedzi, tylko 4,5% to wynik negocjacji, między innymi z organizacjami pracodawców. Może Mateusz Wyrwich rozpocznie naszą dyskusję. No więc uważam, że to jest znakomita propozycja, tym bardziej, że jak opozycja ciągle mówiła oczywiście, że to jest wymuszone na społeczeństwie, że to będzie tragiczne dla gospodarki, że nikt z nikim nie konsultował, już okazuje się, mało że to są... redaktorze, przepraszam, wejdę w słowo, ale przedstawiano to jako gigantyczną, ten program Nowego Ładu, jako gigantyczną podwyżkę podatków, gdy tymczasem no chyba jest odwrotnie. No właśnie, owa gigantyczna podwyżka podatków. Mówiono, nie, że to nie będzie żadne tam 30 tysięcy na rok, od 30 tysięcy podatek dopiero, ale tak, oczywiście, że to będzie od 30 tysięcy, ale państwo zapłacicie zdecydowanie więcej, bo przecież biegali z koszyczkami różni towarzysze, przecież będziecie więcej płacić, w związku z tym to jest żadna obniżka. Tymczasem okazuje się, wracając oczywiście, tu już nie ma 9%, tylko jest 4,5 wspomniane i ten dramatyzm, ten tragizm, albo inaczej to kłamstwo opozycji po prostu można wyrzucić do kosza. Bardziej elegancko można powiedzieć zaginanie rzeczywistości, jeśli chodzi o te podatki. Jakub Pacan, druga rewolucyjna zmiana to jest podatek przychodowy od supermarketów. Tak, ja uważam, że ten podatek przychodowy od supermarketów to jest pewien symbol. W polityce symbole są bardzo ważne. One nam się natrętnie narzucają i to jest taki symbol odchodzenia od tej kończenia z tą gospodarką postkolonialną. Uważam, że to jest taki symbol, który pokazuje siłę państwa polskiego. Wiemy, że przez całe lata toczyły się o to boje, liberałowie bardzo bronili tych supermarketów. Natomiast tutaj, ja wierzę, że ten podatek wejdzie w życie, będzie to bardzo wyraźny sygnał i też pewnie, tak mi się wydaje, że część tych supermarketów, które są w Polsce, jeżeli się nie uda ominąć tego prawa, bo na pewno one już zaprzęgą różne wielkie kancelarie prawne, żeby próbowały ominąć ten podatek, to część z nich się po prostu wyniesie z Polski. Na razie omijają zakaz handlu w niedzielę. Supermarkety tak. Nagle stają się placówkami pocztowymi. Jak na to patrzy publicysta tygodnika Związku Zawodowego Solidarność? Solidarność od początku walczyła o wolną niedzielę dla pracowników i patrzę na to bardzo negatywnie. Też protestuję przeciwko takim praktykom, dlatego że uważa, że każdy człowiek powinien mieć prawo do wolnej niedzieli i powinien wykorzystać tak, jak chce. I tutaj Solidarność mówiła od samego początku i będzie mówiła dalej, że nie ustąpi. Że tutaj będzie ciągle walczyła o te wolne niedziele, żeby zastępować te placówki pocztowe, żeby nie omijały prawa te supermarkety. No i czekamy na rozwiązania, jakie będą tutaj ze strony też rządu, bo ciągle są te rozmowy prowadzone. Mateusz Wyrwich, tym bardziej, że nie sprawdziła się prognoza, bo przed wprowadzeniem tych wolnych niedziel dla supermarketów przepowiadano, że to wywoła falę bankructw, w ogóle zwolnienia z pracy. No jakoś nic takiego się nie stało, bo ludzie tak czy inaczej muszą kupić to, co muszą kupić czy to kupią 7 dni w tygodniu, czy 6 dni w tygodniu, to per saldo wychodzi na jedno. Po pierwsze to właśnie, a drugie to
przecież te supermarkety na zachodzie pracują, nie pracują w sobotę, pracują w piątek, kończą w godzinie 20, 21 czy 22. Dziwnym zbiegiem okoliczności mogą i nie plajtują, to jedno. Drugie, podejrzewam, że ta propozycja premiera Morawieckiego, rządu, zostanie zaatakowana jako totalitaryzm gospodarczy, że jakaś agresja na zachodnie Unii Europejskiej, przedsiębiorstwa, myślę, że taki atak opozycja podejmie, również znajdzie swoich oczywiście sponsorów w państwach Unii Europejskiej. A czy właśnie, czy Komisja Europejska nie uzna tego za znowu brak praworządności? Myślę też o tych karach, które na Polskę mają być nałożone. Karach za to postanowienie podjęte w trybie zabezpieczenia, to trzeba podkreślić, w trybie takim tymczasowym, które polski Trybunał Konstytucyjny wyrokiem 14 lipca, to jest data bitwy pod Grunwaldem, to symboliczne, uznał za sprzeczne z polską konstytucją. Mateusz Wyrwich, jak myśli, pan redaktor myśli, jaki będzie dalszy rozwój wydarzeń? Myślę, że konsekwentnie rząd powinien to podtrzymać, bo nie można po prostu w żaden sposób odpuszczać tym bandyckim, bezprawnym, powtarzam jeszcze raz, zachowaniom Unii Europejskiej. Oczywiście to są kolejne próby zastraszenia Polski. Polski, która sobie świetnie poradziła z koronawirusem. Polski, która świetnie sobie radzi z gospodarką. Polski, która powiada, że no, chcemy być państwem nie kłaniającym się Berlińczykom, czy Francuzom, czy jakimś innym krajom, które chcą Polskę przysposobić do własnego kierunku rozwoju, czyli do własnych dyspozycji, że mamy być tylko wykonawcami. To jest tak, jakbyśmy mieli fabryki, a produkowalibyśmy tylko podzespoły. Więc nie możemy sobie na to pozwolić. Jeśli rząd by się ugiął w tym wypadku, no to można niestety powiedzieć, ale będą kolejny raz, jak na kolejny szczebel drabiny wchodzili nam po plecach naszej niepodległości i będą tę niepodległość nam niszczyły. No ale niektórzy mówią, że trzeba zawrzeć jakiś kompromis. Pytanie, czy w ogóle jest taki punkt, w którym można tę równowagę osiągnąć, bo tak brak jest jasnych kryteriów. Co takiego tę Komisję Europejską mogłoby zadowolić? Jakub Pacan, jak myśli, bo 3 lata szukamy jakiegoś tam kompromisu. No i, nie, wydaje mi się, że nie, panie redaktorze, dlatego że to znaczy spór jest abstrakcyjny tak naprawdę i tutaj jest walka przede wszystkim o to, kto komu narzuci swoją wolę. Tutaj jest walka o wpływy polityczne i o wpływy gospodarcze. To wszystko jest przebrana w te prawnicze paragrafy. Tak, w prawnicze paragrafy. Te prawnicze paragrafy, ale też no, te hasła, które tutaj się toczą, bo one są na takim poziomie ogólności, na takim poziomie abstrakcji, że właściwie można stosować tę kazuistykę do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej. Natomiast tutaj oczywiście, że chodzi o wpływy, o to, żeby ta część Europy, szczególnie Polska tutaj i Węgry teraz są na tapecie, aczkolwiek mogą być inne kraje, żeby się podporządkowały i żeby faktycznie były krajami produkującymi podzespoły. To już zauważył polityk hiszpański z partii Vox, który powiedział, że Polska współczuje naszym krajom, bo one są po prostu linczowane, są biczowane publicznie w Unii Europejskiej, Polska i Węgry, ale on to też wyraża dlatego, że no w takich krajach jak Hiszpania, czy Włochy, czy inne nawet Niemcy, no tam są o wiele, tam by można było toczyć boje o praworządność z o wiele cięższych paragrafów. No, tego się nie robi. Znaczy, ja tylko zauważam, że gdyby Polska traktować poważnie to, co mówi do nas Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
Europejskiej, to ten Trybunał powinien się sam rozwiązać, bo jest sędziowie są mianowani przez rządy, nawet nie przez polityków, przez rządy i jego orzeczenia są jednoinstancyjne. To jest w ogóle coś zdumiewającego w systemie prawa na świecie, no, nie ma takich sądów. No, ale w tym momencie ten kolejny atak Komisji Europejskiej na Polskę przychodzi w momencie, kiedy na wschodniej granicy widzimy coś, co analitycy nazywają próbą zmiany status quo militarnego, układu sił militarnych. To jest coś o wiele, no, przerasta to pojęcie, o wiele bardziej groźne dla nas, o wiele przerastające to, co widzimy bezpośrednio w kamerach telewizyjnych czy w kamerach fotoreporterów. Mateusz Wyrwich, jak to skomentuje? No to wydaje mi się, że no, dziwnym zbiegiem okoliczności skorelowane z tym, co się dzieje na wschodzie, z tym atakiem białoruskich, czy właściwie nie tyle białoruskich, czyli rosyjskich sił na Polskę, na granicę polską. I to nie bez kozery, właśnie na Polską, a nie tym razem na inną włoską, hiszpańską, gdzie tutaj mówi się oczywiście o zyskach, jakie ma przynieść Łukaszence, dyrektorowi, jak to nazywam, PGR-owskiemu Łukaszence, który jest dyrektorem wykonawczym Putina, jakieś korzyści. Oczywiście one są pewnie sięgające kilku czy kilkunastu milionów dolarów za ten przemód, kilku czy kilkunastu tysięcy ludzi z Iraku czy z innych państw, niekoniecznie z Afganistanu, jak wiemy już dzisiaj. Ale w istocie rzeczy tu chodzi po prostu o destabilizację w Polsce. Proszę zwrócić uwagę, ile na ten temat się mówi dzisiaj w Polsce. Sejm się tym zajmuje, nie zajmuje, traci czas na takie, powiedzmy sobie, sprawy, które no, nie powinny być ta granica strzeżona i tyle. Natomiast tutaj następuje ten atak i tym się musi parlament zajmować. No, jest to znakomite także, jak się okazuje, pożerka, jak pożywka, tak bym powiedział, dla opozycji. Ponieważ ona znalazła sobie możliwość ataku na Polskę. Z jednej strony mówi nie przepuszczać, a z drugiej strony mówi proszę, jakie to niehumanitarne. Nie zadowalają oczywiście to, że dostają jedzenie, wyżywienie ci rzekomi uciekinierzy, imigranci, no ale po prostu pokrzyczeć trzeba. Zostały nam 2 minuty, a chciałbym jeszcze Jakubowi Pacanowi oddać głos. No właśnie, bo wielu analityków określa to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, ale także te ćwiczenia Zapad 2021, Zachód, tak należałoby mówić, tak. To bardziej wektor tych działań podkreśla, jako test. Jak my ten test zdajemy? Test przed znacznie poważniejszymi działaniami, których niestety nie można wykluczyć. Ja myślę, że jako państwo, jako sprawność państwa, jako sprawność służb mundurowych zdajemy ten test dobrze. Też to, co pan redaktor wspomniał na początku o tej granicy z Białorusią, bo faktycznie musimy pamiętać, że Białoruś od początku, od 90 roku, kiedy Rosja po upadku Związku Radzieckiego ma status bliskiej zagranicy w Federacji Rosyjskiej. To jest bardzo znamienne, bo status bliskiej zagranicy oznacza, że Rosjanie po prostu nie wypuszczą tej strefy wpływów i są gotowe iść na wojnę z każdym za Białoruś. Struktury te siłowe, to jest tak naprawdę zachodni okręg rosyjski. Dokładnie tak. No jeżeli robią zapad od tylu lat i są sztaby połączone generalne, są ćwiczenia żołnierzy, teraz ma być 200 tysięcy, no to jak to inaczej można nazywać? Ale niestety też jest tutaj druga strona medalu. Ta druga strona medalu, no to tutaj byśmy się musieli odwołać do Sun Chi, no bo Rosjanie bardzo szanują tego generała chińskiego, starożytnego. I tutaj to rozmięczenie części opinii publicznej, powiedzmy od centrum w lewą stronę i to, co oni robią na granicy, to przecinanie drutów, te aktywistki tam z flagami tęczowymi, to jest bardzo niepokojące. Ja bym dodał niestety zachowanie mediów, które po raz pierwszy od dramatu smoleńskiego 1:1 przekazują narrację rosyjsko-białoruską. 1:1. Toczka w toczkę. Tym nie ma żadnej metafory, niestety. Muszę kończyć nasze spotkanie. Mateusz Wyrwich na łączeniu Skype, Tygodnik Niedziela. Kłania
kłaniam się, redaktorze, i dziękuję bardzo. I Jakub Pacan, Tygodnik Solidarność, również serdecznie dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwa zapraszam na serwis informacyjny z najnowszymi informacjami. Czeka już Michał Trześniewski.